Witam Was, kochani, z polskiej polanki weteranów w Bensalem w Pensylwanii, gdzie za niecałą godzinkę rozpocznie się piknik motocyklowy klubu polonijnego Polish Legend RC. Pogoda nam się poprawiła, miało padać, ale na szczęście przestało. Słonko na pewno za niedługo wyjdzie, a tymczasem zespoły już się stroją, wszystko już jest gotowe do imprezy. Proszę bardzo, proszę bardzo. Będzie się działo, będzie się działo. I oczywiście zaraz rozkładamy stoisko Polish Rider Magazine, gdzie będziemy promowali oczywiście Polish Rider Magazine, bo co innego. O tak. I tak, proszę Państwa, impreza już się zaczęła. Stoisko Polish Rider Magazine już gotowe. Ale tam grają. Jak na każdej wyprawie motocyklowej, tak samo i na pikniku, szara taśma to podstawa, proszę Państwa. Trzyma całą Amerykę. Jakoś to będzie. Wszystko gotowe, czekamy na gości. A goście powoli się zjeżdżają. Powoli lepiej, co tak? Witamy Szymona, prezesa. No, zjeżdżamy. Jak co przygotowania tam do imprezy? Chyba, kurde, wreszcie skończyłem. No to dobrze, możemy się w końcu zrelaksować. Powiedz nam kilka słów tutaj o tym, co będzie się działo dzisiaj. No co będzie się działo? Jak co roku z pominięciem ostatniego roku, ale koncerciki, mamy 3 kapele. Sowa, Krań, Dzieci PRL-u. Tam mamy scenę. Mamy scenę. Zadarzenie na wypadek deszczu, ale chyba już nie będzie padało. Mamy jak zawsze świnie pieczone. Tym razem. Mamy koguta. Bar, napoje, polska kuchnia. No i mamy nadzieję, że będzie dużo ludzi. Miejmy nadzieję, trzymamy kciuki. Na razie dopiero się impreza zaczyna, więc wszystko jest na dobrej drodze. Wygląda dobrze, zaczyna wyglądać wszystko dobrze i myślę, że będzie super. Pogoda postraszyła, ale już się wyklarowała, także chyba będzie ok. Muchaliśmy wczoraj chmury do drugiej w nocy i dało radę. Tak jak na rosyjskiej paradzie zwycięstwa. Przepchaliśmy chmury nad Nowy Jork, także sorry, nie miejcie nam tego za złe, że u nas pada, u nas nie. No ale tutaj jest piknik, a nie w Nowym Jorku. Dobra, zobaczymy, co się będzie działo. Siema. Goście się już zjeżdżają. Proszę Państwa, tutaj przyjechało z Nowego Jorku, z New Jersey. Jesteśmy. Impreza się rozkręca. Też przebiany. Też przegoniony, góry przepędzone. Jest gitarka. Proszę, kluby, Stand and Sinners, Husaria, wszyscy już się zjeżdżają. Pomachajcie panowie do telewizów. Witamy. Będzie dobrze. Ważne, że nie pada. Piwko się leje, muzyka gra, jest zajebiście. Idziemy się przejść teraz kamerką, zobaczymy, co tutaj się dzieje. Proszę bardzo. Tutaj mamy wendorów wszelakich. Tutaj panowie sobie chillują się pod drzewkiem, pod gruszą. A gdzie te gruszki? Na wierzbie. A tutaj, proszę Państwa, można się za darmo poczęstować żubróweczką. Takie rzeczy tu się dzieją, proszę Państwa. Motory. Motocykli byłoby więcej oczywiście, ale no, w Nowym Jorku pada, tutaj nie pada na szczęście. Ale coś tu mamy. Może się jeszcze zjadą panowie. Machamy do kamery, machamy! A tutaj, proszę Państwa, jedna z atrakcji tego pikniku. Pieczone prosiaki. Już się tam biegą. Tutaj mamy pana dyżurującego przy pieczonych świniakach. Będą najlepsze. Ile już się tam będą? Za godzinkę będą gotowe. Za godzinkę będą gotowe, także czekamy. A tutaj, proszę Państwa, mamy darmowe przejażdżki konne dla dzieciaków. Proszę bardzo, jaka fajna atrakcja. Jaka buzia ucieszona?
powoli zbierają, także nie jest źle. Jest wręcz fantastycznie. Tutaj panowie, Dawid z dzieci PRL-u. Nie ma. Ale gramy. Pewnie gdzieś koło 7, ale jeszcze przed nami dwa panie zespoły, także tutaj jesteśmy. Elegancko. Zawa i gran. Elegancko, więc czekamy. Będziemy relacjonować na bieżąco przebieg wydarzeń. Będzie się działo! A dla naszych najmłodszych tutaj mamy Bouncy House. Można skakać. Skaczemy! Hop! Dawajcie! Tak się skacze, proszę Państwa. Jedzonko bardzo dobre. O Boże drogi, pierogi. Pierogi są, ruskie kolega ma. Zjadł. Same smakołyki, proszę Państwa. Same smakołyki. Zjadamy na piwko. Pozdrawiamy. Podajcie. Długo nie czekaliście. Tak się bawimy w Benzalem na imprezie Polish Legion. Tutaj można zapatrzyć się w trunki. A tutaj zaopatrujemy się w jedzonko, proszę Państwa. Ale podjemy. A ten motocykl, proszę Państwa, poznajemy z naszej sesji zdjęciowej z jednego z naszych numerów. Z modelką, proszę bardzo. Następny klub już na posterunku Iron Slavs MC. Proszę bardzo, coroczny piknik motocyklowy w Benzalem. Polish Legion RC.
nie ma. Jak przystało na zlot motocyklowy, mamy tutaj konkurs. Proszę, może więcej szczegółów. Jakie są kategorie, jakie nagrody? Oceniamy w trzech kategoriach. Kategoria vintage, kategoria original i custom. W sensie jak najbardziej przerobiony, sensem ładnie zrobiony motocykl. Tutaj mamy fajnego customa, którego już znamy z naszego magazynu. No niestety nie może startować, ponieważ jest to motocykl członka klubu tutaj. Ten motocykl startuje w kategorii vintage, czyli weteran, staruszek. Jurorzy obradują. Pierwsza kategoria będzie vintage Morozajgo. Zapraszamy tutaj Adama Bobkowskiego. Adam Bobkowski, kochani, wygrał. Kolego drogi, wygrałeś na najlepszy vintage motorcycle. Gorące brawa, kochani! Kolejna kategoria będzie custom motorcycle. Tu komisja sędziowska. Mirek Molewski, kochani, zapraszamy Mirka Molewskiego. On właśnie zdobył pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o custom motorcycle. Zapraszamy. O, proszę bardzo. Gorące gratulacje. Gorące brawa. I ostatnia kategoria. The most original motorcycle. Wędruje do... Kasia Godek. Katarzyna Godek. Kasia Godek. Kasiu, zapraszamy do nas. The most original motorcycle. Gorące brawa, kochani. Pierwsza nagroda w tej kategorii. Gratuluję. Karolu, tradycyjnie, gorące brawo, przywitajcie Karola! Tradycyjnie łeb świni dla Karola. I oczywiście zapraszam Was, kochani, ustawiamy się w kolejkę. Świnka już jest podawana. A tutaj, proszę Państwa, się formuje już kolejka i wszyscy czekają w kolejce po świniaka. Widział ktoś kiedyś podobnie? Ja nie. Proszę bardzo, tak to wygląda. Tylko kostki się ustają. Smacznego. Kto zjada ostatki, ten piękny i gładki. Ale mi nic nie pomoże chyba, żeby być piękny i gładki. Nawet pieczone prosię. Proszę bardzo, dziękuję. Proszę Państwa, czy Wy to widzicie? Czy Wy to słyszycie? Czy Wy to smakujecie? No nie, ale ja Wam zaświadczam, że pyszne. Rewolucja!
wrzątka. Jak oni to robią, że to jest takie smaczne?